Wiceszefowa lewicy pisze do Tuska. Prosi o wstrzemięźliwość. Janas Heuring Wielgus pisze do Tuska. Prosi o wstrzemięźliwość. Zwracam się do pana z przyjacielską prośbą o wstrzemięźliwość i zaprzestanie dzielenia opozycji. Napisała wiceprzewodnicząca nowej lewicy Joanna Heuring Wielgus w liście do przewodniczącego Podonalda Donalda Tuska. Wylicza przy tym wspólne działania pod lewicą. List z Heuring Wielgu po głosie piątkowego wystąpienia Tuska. Podczas briefingu w Zambrowie województwo. Podlaskie, szef pobył pytany m.in. o współpracę z lewicą: zadaje pytanie. Czy fakt, że współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na po, czy to jest do zaakceptowania? I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim także po następnych wyborach? Co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków, mówił lider PO. Jak dodał, każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź, że tak, tego typu ryzyko istnieje. Z Heuring-Wielgus w liście do Tuskana te słowa zareagowała wiceszefowanowej Nowej Lewicy, która w poniedziałek wysłała list do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W życiu i w polityce alergicznie reaguje na kłamstwa i manipulacje. Dlatego napisałam do Donalda Tuska w odpowiedzi na jego permanentny atak na partie opozycyjne, w tym na Lewicę, powiedziała. Staję w obronie naszych 30 tysięcy członków i członkiń, i dwóch milionów naszych wyborców i wyborczyń, podkreśla Schering-Wielgus. Grajmy na opozycji Fireplay i ścierajmy się na argumenty, a nie traćmy czasu na atakowanie, bo w tym ostatnio prym wiedzie Tusk, powiedziała. W liście z Heuring Wielgu powołuje się na wspólne z opozycją demonstracje przeciwko działaniom prawa i sprawiedliwości m.in. w sprawie mediów, sądownictwa czy reformy edukacji. Możemy różnić się w wielu kwestiach. Ale w tych dotyczących fundamentów demokracji i praworządności prezentowaliśmy i prezentować będziemy wspólny front przeciwko kolejnym próbom niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość demokratycznego dorobku milionów Polek i Polaków budujących wolną Polskę, podkreśla. Przyznaje przy tym, że z niepokojem odbiera wypowiedzi Tuska, w których insynuuje lub prost zarzuca lewicy jakąkolwiek formę współpracy z PiS. Takie słowa kładą się zupełnie niepotrzebnym i niczym nieuzasadnionym cieniem na naszej dotychczasowej opozycyjnej współpracy. Z takich fałszywych pomówień cieszy się tylko jedna osoba w tym państwie. Jest nim Jarosław Kaczyński. A uśmiech na twarzy prezesa Kaczyńskiego to jedna z ostatnich rzeczy, jakie chcemy oglądać, dodaje. Schelling Wielgus zaznacza także, że tego typu wypowiedzi nie tylko nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, ale są również obraźliwe i krzywdzące dla lewicy, która toczy codzienną walkę o prawa kobiet, sprawiedliwe płace czy świeckie państwo. Nie mogę się również zgodzić, aby jakikolwiek polityk traktował nas, posłanki i posłów lewicy, oraz nasze wyborczynie i wyborców, jako instrument w walce politycznej z innym politykiem, dodaje. Nie godzę się również na kłamliwe insynuacje w stosunku do jednego ze współprzewodniczących naszej partii i jakoby współpracował z pisem. podkreśla w liście do Tuskawicy szefowa ML. W naszej partii nie ma ani jednej osoby, która kiedykolwiek należała do PiS-u, tak jak to jest w PO, wskazuje. Posłowie z naszej partii i głosowali za postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu w przeciwieństwie do posłów PO. Serio, chciałby pan, abyśmy kontynuowali wyliczankę wszystkich przypadków współpracy po spisie, dodaje. Nie widziałam pan nigdy na paradach równości, nie chcę być złośliwa, ale nie przypominam sobie, aby pan premier był gazowany przez policjantów podczas protestów w obronie fundamentalnych praw milionów polskich kobiet. Nie widziałam Pana podczas nocy spędzonych na komisariatach w obronie nielegalnie zatrzymanych i przetrzymywanych kobiet i walczącej o swoje państwo młodzieży. Nie widziałam pan nigdy na paradach równości, które są wsparciem dla społeczności gayów i lesbijek czy osób transseksualnych. Nie przypominam sobie również Pana obecności na strajkach pracowników walczących o godne płace i godne warunki pracy, wylicza z Heuring Wielgus. Bo ja i moje koleżanki i koledzy z lewicy, w tym nasi liderzy, właśnie tam byliśmy i jesteśmy, podkreśla. Scheuring Wielgus wypomina także Tuskowi, że nie pamięta jego żadnego działania w obronie wykorzystywanych seksualnie dzieci przez Kościół katolicki i jakiegokolwiek stanowczego odcięcia się od biskupów, którzy, jak ocenia, w tej sprawie mają wsparcie właśnie wielu polityków po. Jak bardzo więc trzeba być cynicznym, aby oskarżać nas o tak nikczemne intencje i sprzeniewierzenie się wszystkim wartościom, których od lat bronimy? Jak mało trzeba mieć wyobraźni, albo jak dużo złej woli, by akurat nas obsadzać w rolach potencjalnych koalicjantów prawa i sprawiedliwości? Jak wiele politycznego wyrachowania trzeba mieć, by akurat nami, jako potencjalnymi akolitami Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego czy Zbigniewa Ziobry, od miesięcy straszyć Polki i Polaków, podkreśla. Zwracam się do pana z przyjacielską prośbą o wstrzemięźliwość i zaprzestanie dzieleniu opozycji i, co ważniejsze, wyborców i wyborczynie opozycji, apeluje Heuring wielgus